Pan senator Rulewski, bardzo proszę o pytanie. Dziękuję. Pan sprawozdawca Iwan powiedział, że ta ustawa ma służyć uszczelnieniu, poprawieniu odzysku. Jak zauważyłem, konstrukcja tej ustawy w gruncie rzeczy nie zmienia tej, która do tej pory była, więc jest opłata opakowaniowa, prawda, jest taki, słyszę tu, system samorządowy podpisania porozumień z producentami. Wyrażam pewny pesymizm, czy to się powiedzie, dlatego że interesowałem się tym problemem i już parę lat temu, chyba z 5, ministrowi finansów zgłaszałem inicjatywy, żeby jednak przepisy, zwłaszcza podatkowe, wobec sprzedawców tych opakowań, mówię o PET-ach przede wszystkim i tej zawartości, która jest gorsza nawet niż opakowanie, słynne płyny trujące dzieci, żeby objął wzorem kilkudziesięciu państw świata restrykcjami podatkowymi. Minister finansów wtedy powiedział, że jest nadmiar pieniędzy w budżecie i do dzisiaj to mówi i nie podejmuje żadnych inicjatyw w tym zakresie. Tutaj słyszę, że to producenci mają. No ja nie wiem, czy to jest skuteczne. Pan jest inżynierem również. Pan wie, że na przykład sprzedawca dzisiaj akumulatorów tak to rozwiązał, że dziś nie ma problemu z akumulatorami. To nie producent dziś się zajmuje zbieraniem akumulatorów, które może wysyłać na wszystkie strony świata i na wszystkie poziomy konsumenckie. To sprzedawca zorganizował, że skupuje ten. I dlatego wyrażam zdziwienie. I pytam się, no w końcu pytanie, bo pan marszałek tak, się uśmiecha życzliwie, choć powinien może tą laską wydać dźwięki. Czy państwo rozważali... Ale w którą stronę? W moją. Dźwięki. Pytam się państwa, czy praca komisji uwzględnialiście te inne doświadczenia innych państw, które sobie z tym problemem nie radziły, które w Polsce wybuchły tak zwaną słynną ustawą sieciową, której główną zawartością są PET-y. Te państwa, przypominam, to od Finlandii, która opodatkowała nie tylko te ohydne opakowania, które się rozszerzają, ale do tego jeszcze trują swoją zawartością w tych opakowaniach, tych płynów dzieci, aż po amerykański przepis, a jest to państwo liberalne, które nałożyło karę, jeśli spotka w jakimś miasteczku butelkę PET zawarto o pojemności większej niż 2 litry. To bardzo szerokie zagadnienie, o które pan senator pyta. Ja powiem tak, że odpowiadając na tą pierwszą część, no to w stosunku do tego, co do tej pory jakby obowiązywało, to uszczelnienie, no to jest przede wszystkim ten rejestr i ta kontrola przeprowadzona przez marszałków i przez audyt zewnętrzny. I to ma jakby doszczelnić ten system. Natomiast powiem, że te zagadnienia dotyczące tych alternatywnych rozwiązań nie były przedmiotem obrad naszej komisji, to znaczy Komisji Samorządu Terytorialnego Administracji Państwowej. Nie, środowiska też nie, tutaj pani przewodnicząca mówi, że też nie było to poruszane. Zabrakło pana senatora tam obecności. Wiem, że nie jest pan członkiem tych komisji, a nie. No tak, nie jest członkiem komisji, ale widzę, szeroka wiedza, erudycja to jest jednak rzecz niezastąpiona.